można przyspieszać. Zif jest czasowy. Gdzie lecisz? Mam nadzieję, że nie leci z takiej ciekawej transmisji na żywo, jaką prowadzę. A przejechałem 7,6 km i otrzymałem nagrodę za to. Ciekawe jest ta gra. Nawet przeciążenia tu prowadzili, to się pokazują na tym pasku. Hamowanie i przyspieszanie. Kiedyś tego nie było, bynajmniej nie pamiętam. Nie akurat w technologii. Dobra, ten wysoki syrany, jeszcze powinien być ten niski. No, oczywiście telefon znowu się wyciszy. A w stacji muszę to zrobić. Właściwie jedziemy już 150 km na godzinę. To w miarę jedzie ten pociąg, nie powiem. Mam takie pytanie. Mam teraz 30 klatek na sekundę, a jak ustawia graficzne, jakimś dziwnym cudem z powrotem zmienia sobie na wysokie. Mam tyle samo. Tak to jest. Użycie grafiki 60%, z czego grafika obsługuje całego live'a. Właśnie trzeba trochę przehamować, trzeba grafika obsługuje całego, całą transmisję na żywo, wszystko obsługuje grafika, a procesora zużycie mam 100%. Trochę się zapędziłem, wiem. No i oczywiście dohamowywanie musi być jak najbardziej delikatne. Dobra, otwórzmy drzwi. Zapomniałem, że tędy nie wyjdę. No pięknie, wszystkie drzwi otwarte, sobie możemy się przejść. Po peronie.
No tak wygląda ogólnie lokomotywa, która nas pcha aktualnie. Widzę, że na live wygląda wszystko płynniej niż u mnie na komputerze, nie no. Podgląd live'a jest bardziej płynny niż gra u mnie. Ja już mogę jechać tak właściwie, ja ogólnie jestem opóźniony o minutę. Tak nikt bym nie chciał mówić. Dobra, zamknij wszystkie i lecimy na Szczecin. Na następny post za 10 minut. Że szkoda, że tutaj nie ma tego tempomatu. Jeszcze raz go poszukam. Smita. Nie. Tyż. PZB to tyż, nie. Będzie raczki. No niestety nie ma tempomatu. Ja właśnie przekraczam prędkość. A zmiana ograniczenia to nawet nie wiem kiedy to było. Czemu mi się wyświetla tutaj jakieś, nie wiem, konsola po lewej stronie? Co to w ogóle jest? Skąd coś tu się wzięło? Ja włączyłem w ogóle coś. Znajdę, co to może być. A to nie. To też. To pozbyć?
Na początku jeszcze tych to live'a oglądał, ale już teraz widzę, że tak. Ciężko, ciężko. Zaczęło mi nacisać ciemny ten ekran. Aha, już naprawiłem. Mieszają, nie wiem po co, że zaznaczyłem uwzględnie przeźroczystość. Ciekawe to było na pewno. Uwzględniło mi przeźroczystość, ale nie wiem chyba czego. Jak to nic nie ma być przeźroczyste, super. No i też pewnie do tego miałem tak mało klatek na sekundę. Dobra, hamowanie dynamicznym hamulcem. Cóż to, żeby energia się zwróciła. No jak to jadę ponad ograniczenia? Przecież stówa jest i stówa jadę. Dobra, za 4 minuty powinienem być planowo na stacji następnej, czyli Heygenbrücken. O Jezu. Ja tu włączyłem. Panie. Nie? Dobra. Niczego tego nie było, bo nawet nie wiem co to było. Dobra. Czyli jest ta stacja i potem będzie tylko następna stacja. I nic więcej. Dobra, pewnie, bo trzeba przyspieszyć tym składem.
właśnie, bardzo mi się podoba ta zmienna wysokość w tym symulatorze. Bo ona się zmienia co chwilę. Najpierw albo 0,6%, albo tam trochę. Lekkie są różnice, no ale zawsze jest to uwzględnione. Wtedy bardziej wygląda realistycznie. To będzie ograniczenie do 120 za chwilę. Diffa. Więc wypadałoby... A. No super, nie powiedział, że zapomniałem dźwięku włączyć z gry. Bardzo, bardzo dobrych ludzi mam na czacie na live. Oczywiście. Oczywiście. Super, fajnie. Dobrze było to wiedzieć. Dobra, kontynuujmy tą rozgrywkę, bo nie ma co gadać za dużo na ten temat. Znaczy, no nawet nie muszę hamulca używać, sam sobie zwolnię. To jest 120. Ziffa. Dobra. Oby nie słyszeliście, jak ta Ziffa funkcjonuje, ani jak ja używam tego sygnału głosowego. Nie! Tu. Tak akurat mi wyszło. Dopiero teraz się spojrzałem na te suwaczki w tym OBS-ie i się patrzę. No fajnie, że audio jest. Działa. Sobie mogłem gadać na temat tego. Dobra, hamuluj. Ziffa. Inżynieria piątki, jest od razu czwórka i... Pustka. Dobra, otwórz te drzwi. Lewa strona. A, tą stronę. No patrzcie, naprawdę jestem planowo. No pół minuty opóźnienia to wiecie. A tylko długo drzwi otwierałem. Zawsze chciałem tak. Nigdy nie miałem okazji jechać w piętrowym wagonie, żeby też sobie usiąść na górze. Pooglądać świat. Całe szczęście w symulatorze jest to możliwe. W symulatorze nawet jest możliwe, żebym wyszedł z tego fotela w trakcie jazdy i tam poszedł i posiedział. Jakbym tą Ziffę wyłączył, to bym tak mógł zrobić. W tym pociągu nie ma tempomatu, więc no cóż, tak nie zrobię. Ale jakby to był tempomat, oczywiście. Dobra, bo pomału się kończy już siadanie tych pasażerów. Dobra. No to pasażerowie wsiedli, a my ruszamy.
Widzicie, żeby nie było, że tak nie mogę, mogę. No właśnie, Zifa. Mówiłem coś o tym, że najpierw muszę ją wyłączyć, czy nie? Nie, to nie Zifa, to nie wiem, jakiś inny. Będzie miał automatyczny. Właśnie załączyłem oświetlenie kabiny, chociaż nie chciałem tego zrobić. Tym skrótem klawiszowym. Dobra, odhamuj ten skład i jedź, bo będę opóźniony. Dajmy sobie lokomotywę. To jest w ogóle pierwsza klasa. Zifa. To był dźwięk Zify. No i wy szybciej, no niestety nie słyszeliście. A czemu nie słyszeliście? Bo mądry ja zapomniałem włączyć wam dźwięk. Pięknie. Cały czas mnie zastanawia jedna rzecz. No w tej kabinie nie ma tempomatu. Bo z tego co pamiętam, to w lokomotywie jest. Ale tutaj nie ma, chociaż gdzieś powinien być. Powinna być taka wajcha, na to regulujący, tak mi się wydaje. A ma to zgłoczku. A wiem, to ma ten pociąg się sam rozpędzi. Dobra, hamowanie dynamiczne. Oczywiście cały czas hamujemy, to już nie było. To jest cały czas górki, 2% terenu w dół. Trochę zmniejsz. Już. Dziękuję.